Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zagospodarowania placu na drugim kampusie został zorganizowany przez Katedrę Architektury i Urbanistyki Wydziału Budownictwa i Architektury. W konkursie wzięło udział 7 zespołów, 17 studentów w kierunku architektura z drugiego i z trzeciego roku. Otwarcie naszej katedry w stronę szerszych działań na uczelni czy w obszarze miasta jest bardzo istotne. Nasza katedra jest młodą katedrą, prężną. No, mamy duże możliwości, bardzo zdolnych studentów i taka aktywność jest jak najbardziej miła i pożądana, myślę, że dla wszystkich. Dlatego też jesteśmy otwarci do współpracy w stosunku do władz miasta, do władz wojewódzkich, do wszelkich propozycji i do wszelkich działań. Nasi studenci naprawdę potrafią wiele. Więc nasz projekt zakłada uszanowanie rodzimej tkanki placu. Nawiązywałyśmy do historii placu. Chciałyśmy sprawić, by projekt był etapowy. Chciałyśmy, by nasz projekt zjednoczył studentów w taki sposób, żeby ruch kołowy odbywał się z uszanowaniem pieszego na placu, gdyż w tym momencie tak nie jest.